7 oświadczenie komunikaty. Bardzo proszę, ja, czy pani radna składa oświadczenie, tak jak... No właśnie, w kwestii formalnej nie wiem, co ja mam teraz zrobić, bo... Złożyć oświadczenie, bardzo proszę, otrzymuję. Ale chciałam złożyć pół oświadczenia, bo nie ma sensu państwu też czasu, że tak powiem, zabierać, to... Nie, to... Nie, no to pani radna przekaże mi oświadczenie, a państwo radni się zapoznają z oświadczeniem, to nie ma żadnego problemu, bo ja w sensie zostało odczytane. Część oświadczenia zostało. No ale to przyjmujemy je do wiadomości, jak pani radna nam złoży to. Tylko podpisane jest. No właśnie nie jest podpisane, bo jeszcze jest takiej kwestii, bo pan przewodniczący dzisiaj był łaskaw udostępnić dokumenty, a tu jest o nieudostępnieniu, więc nie wiem, co mam zrobić. Ale no to jest takie, jaki jest stan, to nic nie szkodzi, bo ja rozumiem, że... Do czasu napisania nie było. Pani radna, proszę podpisać, złożyć na mnie. Myśmy, no nie, no myśmy już te... I bardzo proszę o przesłanie pisemne na maila tej treści. Państwo, żeście słyszeli oświadczenie pani radnej, myślę, że nie ma sensu pani radna się zgodzić czy odczytywanie tego raz drugi, prawda? Znaczy, ja tam tą kawę oderwę po prostu, dobrze? O, i będzie tak jak... To, co było odczytane. To, co było odczytane, dokładnie. Bardzo proszę. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze oświadczenie i komunikaty? Bardzo proszę, pan radny Wiesław, pani radna Księżat, bardzo proszę. Pani radna, pierwsza. Ja w sprawie mieszkalnictwa. Chodzi mi o to, że ostatnio były w Radzie Miasta uchwalane uchwały Rady Miasta Krakowa i odnoszę wrażenie, że tak zrzuca się na dzielnicę po części odpowiedzialność za to, co się dzieje w mieszkalnictwie w mieście. Mi się wydaje, że to tak nie powinno być. Tym bardziej, że jest to zbieżne z ustawą i od, to już nie obejmie tego roku, bo jest okres ochronny dla lokatorów, ale na wiosnę będzie możliwość eksmisji do noclegowni. Więc mnie się wydaje, że to będzie dramat w naszym mieście, ponieważ teraz wyroki eksmisyjne ma około 5, jest 5 tysięcy wyroków. I teraz jak po prostu... W mieście, tak. Jeśli po prostu to zostanie uruchomione, to ja po prostu, ja nie wyobrażam sobie, co się będzie działo na Komisji Mieszkalnictwa u nas w dzielnicy. Tym bardziej, że u nas w dzielnicy jest bardzo dużo mieszkań komunalnych w stosunku do innych dzielnic, jest bardzo dużo osób z wyrokami eksmisyjnymi. I są po prostu, i to nie powinniśmy też patrzeć w kategorii, że to jest jakaś patologia, bo nie płacą czynszu. No czasem są takie na przykład przypadki, że osoba całe życie płaci czynsz, nagle zachorował ktoś z rodziny, ona wszystkie pieniądze kieruje na przykład na leczenie tej osoby i potem jest wyrok eksmisyjny i jak można uratować taką osobę. I po prostu moje oświadczenie jest takie, że po prostu no, będziemy musieli bardzo ciężko pracować i po prostu ja nie widzę się po prostu, jak to będzie lata za przyszłym roku wyglądać w takiej sytuacji. No nie przejmuj się, ponieważ my będziemy brać udział we wszystkich komisjach, my będziemy współodpowiedzialni, wszyscy będą do nas przychodzić. Myślę, że musimy w tym momencie wypracować jakiś model, ale ja tutaj... No jak państwo widzicie, zdaje się jak zawsze na Komisji Mieszkalnictwa i mam nadzieję, że uda nam się coś wypracować w tym temacie. Mamy dwa miesiące do końca roku, więc coś musimy wypracować, napisać i w tym temacie poruszyć. Dziękuję bardzo pani radna. Ja jeszcze dwa słowa. Odnośnie tego tematu? Nie tego tematu. No to pan radny Janusz Więcław. Ja chciałem, drodzy państwo, zaznaczyć swój niepokój, jeżeli chodzi o życie takie codzienne nas jako mieszkańców tego miasta. Dogaduję się w ostatnich dniach, że żeby zażegnać kryzys finansowy, którego my nie jesteśmy jakby winni, my mamy jakby ponosić koszty i znowu szykują się podwyżki podatku od nieruchomości czy środków transportu i ma być ponowny wzrost w niedługim czasie, bo niedawno był podwyżek biletów jednorazowych. Podobno też szykują się bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o możliwość wykupienia karty miesięcznej, bo być może nawet nie będzie tutaj na dwie linie. Takie słyszałem do odniesienia. W związku z tym, że na boju o spalarni została tylko jedna spółka, która jeden podmiot, który okazał się najdroższy w wykonaniu. Okazuje się, że to, co państwo w tamtej kadencji przegłosowaliście zgodę i było mówione, że ma brutto kosztować spalania 550 milionów przy dotacji 370 milionów,
ten koszt urósł nagle do 800 milionów, czyli niejako holding weźmie pożyczkę, którą my, oczywiście bankową, i z odsetkami my mielibyśmy spłacać, ale nie tylko dotyczy takiej ogromnej kwoty za budowę samej spalarni, ale okazuje się, że firma ta POSCO z kolei, która jedna została na placu boju, jeżeli chodzi o budowę, bo wycofały się Budimex i Mosostal Warszawa z uwagi na wątpliwości co do po prostu samej realizacji, że już nie zdążą wykonać tego zobowiązania. I okazuje się, że tak jak Budimex zakładał roczny koszt utrzymania spalarni na kwotę 16 milionów złotych, to utrzymanie roczne przez firmę POSCO ocenia się, oni tak napisali w warunkach przetargowych, na 52 miliony złotych. Różnica, a tu mówię o jednym roku, różnica w przeliczeniu, tak jakby ja z nadmiarem wziąłem, że to dotyczy 1 200 000 mieszkańców, bo to, co dawniej zapewniano nas, że tylko będą śmieci sprane z Krakowa, to oczywiście okazało się bzdurą. Wiele gmin ma być włączonych w ten system. Ja z nadmiarem przeliczyłem na 1 200 000, nawet gdyby było osób ujętych w tych wyliczeniach, to okazuje się, że ta różnica na kosztach utrzymania rocznego spalarni dodatkowych, oprócz amortyzacji i innych tam spraw bieżących zatrudnienia, to jest 30 zł rocznie na jednego obywatela. Jeżeli ktoś ma dwoje dzieci i męża czy żonę, to już jest tak jakby dodatkowo 120 zł wyrzucone tylko z tego powodu, że zamiast Budimexu będzie to robiła firma POSCO. I w związku z tym złożyłem takie zapytanie o finanse do pana przewodniczącego, gdzie w te podnoszę sprawy wątpliwe, bo jeszcze niedawno przedstawiciele miasta zapewniali nas w ten sposób, i pozwolę sobie jeszcze zdania na krzyż odczytać. Pociechą może być jednak to, że za budowę mogliśmy zapłacić aż o 96 milionów złotych więcej. Jednakże protest trzeciej firmy, która odpadła w rywalizacji, POSCO z Korei Południowej, został wczoraj odrzucony przez Krajową Izbę Odwoławczą. Gdyby tak się nie stało, przetarg trzeba byłoby powtórzyć, bo koszt przekraczałby możliwości gminy. Wtedy jednak nie zdążylibyśmy wybudować zakładu do roku 2015 roku i Kraków straciłby 370 milionów złotych dotacji. Ale teraz mamy taką sytuację właśnie, że niestety jedyną firmą, która jest na placu boju, nie wycofała się z budowy, jest właśnie firma POSCO, gdzie my nie mamy głosem informacji dla gazety, bo to jest informacja z Gazety Krakowskiej, możliwości finansowych w gminie. I dlatego czekam ewentualnie na to, jaka będzie odpowiedź na te moje wątpliwości, no, czy z holdingu, czy z urzędu miasta. Ja szczególnie też zwracam się tutaj uwagę, prośbę do pana radnego, który jest jednocześnie radnym miasta, żeby ewentualnie na te wątpliwości spróbować dowiedzieć się coś w Radzie Miasta, w jaki sposób radni widzą te dużo większe koszty i budowy, i utrzymania tego obiektu. A z tego, co mi zapewnił pan przewodniczący, te moje zapytanie będzie zawieszone w tych kontrowersjach na stronie naszej dzielnicy. A gdyby ktoś się chciał w całości zapoznać z tymi moimi uwagami, to jeszcze mam kilka egzemplarzy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pozostałe zostały skierowane do przewodniczącego Rady Miasta i do prezesa Oszczołka z prośbą o zajęcie stanowiska. Czekamy na te odpowiedzi. Jeszcze jakoś. Pan radny Daniel był pierwszy. Tak jest. Ja sprawa niestety jest lokalna. Tutaj też do kolegi radnego Edwarda Polskiego. Sytuacja jest na dzień dzisiejszy nieciekawa, bo... Znam sprawę. Bo no to jeśli to na świetle. Nie zdążymy z dokumentacją. Zawaliło tutaj biuro projektu. Tak, tak. Opóźniło sprawy i te wszystkie formalności związane z załatwianiem zgód na przejścia, spraw notarialnych i tak dalej, i tak dalej. No ja znam terminy, że to wszystko jest w czasie i byłoby wskazane, żeby to można było przedłużyć do czerwca. Mówi się o kwartale, żeby starczy kwartowe. No to powiedzmy, bo ja to robię. Kwartał nie wystarczy z informacji, które posiadamy, bo jest za mało. Tylko że problemem może być coś innego, bo LI zostało zawieszone nie w zakresie uchwały Rady Miasta, tylko w zakresie aktu wyższego, czyli ustawy. I teraz jest pytanie, czy
delegacji dla Rady Miasta istnieje możliwość przedłużenia tego terminu o kolejne pół roku, czy też rok 2012, 31 grudzień, to jest ostatni termin. To już też sprawdzamy i zobaczymy, jakie tu będzie stanowisko, bo to jest rzecz nowa. No tutaj akurat u pana radnego sytuacja jest ewidentna, że projektant no, sprawę pokpił sprawę po prostu. Bo inni zdążyli, a tutaj no niestety taka była sytuacja. Pan radny? Tak, tak. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, bo było tu dużo mówione na temat mieszkalnictwa, tu koleżanka Ciężak podniosła temat, powiem, że nie wiem, czy Państwo znacie ostatni projekt uchwały, który był przegłosowany w środę na Radzie Miasta Krakowa, dotyczący wydawania opinii Rady Dzielnicy. Jest dużo zwiększony, dużo większy jest zakres Rady Dzielnic. Złożyłem taką poprawkę, została odrzucona ta poprawka. Natomiast złożyłem jeszcze jedną poprawkę dotyczącą podwyżek czynszów, to też Państwo wiecie, bo w tej chwili jest około 7 zł, 7 z groszem średnio. A jeżeli zostaną te ceny uwolnione i taka jest propozycja, że będzie 3% wartości otworzeniowej, to czynsze mogą iść do góry na 11 zł. To jest około 40%. Do 30 zł. Tylko proszę Państwa, pamiętajcie, że to chodzi o mieszkania komunalne. Tutaj tak naprawdę są dwie rzeczy mieszkaniówce bardzo istotne, żeby przede wszystkim uwolnić sprzedaż mieszkań, czyli żeby gmina w końcu zaczęła sprzedawać mieszkania tym, którzy chcą wykupić te mieszkania, bo jednak tam są te czynsze niższe, a z drugiej strony, żebyśmy przeszli no, z tych mieszkań komunalnych na mieszkania socjalne, prawda? Ale no, w dalszym ciągu ja osobiście przynajmniej nie rozumiem tej polityki dotyczącej tego, że tych mieszkań no, nie możemy sprzedawać, pomimo tego, że w niektórych sytuacjach no, można by było spróbować to uruchomić po prostu. I dokończę jeszcze wątek, ponieważ w pewnej części miasta Krakowa jest dużo mieszkań, co stoi pustych, nie w Nowej Hucie, tylko w mieście, w Krakowie. I chciałem, żeby to zostało, proponowałem, żeby to było odblokowane, prawda, ta sprzedaż i ewentualnie zakwaterowanie tych ludzi, którzy są, że tak powiem, wyrzucani z kamienic prywatnych. No też ten projekt uchwały, przepraszam, poprawka moja została odrzucona, także żadna z tych poprawek nie przeszła. Tam był jeszcze poprawek od Kapietusa w temacie emerytów, rencistów, którzy mieszkają ileś tam lat prawie na mieszkaniach, bo są powyżej 65 roku życia, żeby do czynszów, mówię o mieszkaniach oczywiście gminnych, nie podnosić. Żadne te poprawki nie przeszły, no jest to, że tak powiem, troszeczkę ubolewające. Natomiast jeżeli chodzi o podwyżkę biletów, to jest przewidziana oczywiście podwyżka biletów, natomiast również jest przewidziana dużo likwidacja linii tramwajowych w całym Krakowie i to jest wszystko przez oszczędności. No my jesteśmy jak zwykle przeciw temu, bo wiemy, sami Państwo wiecie, że z budżetu Państwa nie wpływają pieniądze do samorządów i często się o tym mówi, czy to jest na edukację, czy to jest nawet jeszcze za oczyszczalnię płaszczów. Do tej pory środki finansowe nie wpłynęły i w związku z tym tak się dzieje z budżetem. Znaczy, dziękuję bardzo. Zwalnia się urzędników. Jak jest mniej pieniędzy do podziałów, to powinno być urzędnik. Rozumiesz, jak nie ma pokrycia na przykład pensji nauczycieli subwencja, to ci zwolnienie urzędnika w ogóle ci nie rozwiązuje problemu. Dlaczego? No bo to jest. W mieście dostają pieniądze, środki do tego. Ale rozumiesz, to są takie miliony, że urzędnika... Pani radna Miczka, bardzo proszę. Na ostatniej sesji mówiłam na temat właśnie tych wszystkich podwyżek i konsekwencji wypływające z takiego właśnie bezmyślnego działania. I tutaj mówiłam na temat podnoszenia czynszów za lokale sklepowe, które stoją przez parę miesięcy puste i nic się w tej sprawie nie dzieje, to ja nie wiem, to my jesteśmy przebogaci. Przecież ja uważam tak, że jeżeli ludzie nie mają kompetencji, to niech po prostu nie wychodzą na stanowiska. Takie jest moje zdanie i to chyba jest ogół taki, bo w konsekwencji takiego działania my jako mieszkańcy, w ogóle jako społeczność płacimy za błędy, ludzi, którzy za to odpowiadają, płacimy za ich błędy i ciągle się wyciąga rękę do naszych kieszeni. Przecież my już nie mamy z czego płacić, no przecież tak nie może być. Tramwaje drożeją, nikt się z nami nie liczy, 20 minut, jak ja patrzę, to 20 minut na przystanku ludzie będą czekać. Dobrze, jak jest lato, to jest miło, ale jak jest zima, to raczej nie jest przyjemnie, prawda? I jeszcze
jeszcze jak się tramwaj spóźni, to może czasem pół godziny. No dajcie spokój, no przecież to już w ogóle to mieli zanim. My się zaczynamy cofać do epoki kamienia upanego. No taka jest prawda. I nie wiem, no nie wiem, dokąd to będzie trwało. Będziemy tak medytować i gwarzyć tutaj, nic z tego nie wynika. No nic, kompletnie. Ja już jestem naprawdę rozgoryczona tak dalece, że po prostu mam serdecznie tego dość. Jako obywatel, moje pokolenie, pokolenie naszych rodziców ciężko na to pracowało, to się wszystko likwiduje, tylko mamy obiecywanki na każdym kroku. I tak jest z mieszkaniami. Co oni zrobią? Podnoszą czynsze mieszkaniowe tym ludziom, a ci ludzie już nie są w stanie płacić, w związku z tym idą na socjal. Albo w ogóle nie płacą. To są my, będziemy płacić. Okazuje się, że my płacimy później. Oni mają pieniędzy. Wywóz śmieci, ta sama historia. Tyle trwało tu rozmów na temat spalarni. Jakieś dotacje miały być, nie wiadomo co. No i co się okazuje, no kto będzie ponosił koszty tego wszystkiego? My. To są ciągle zawyżane. I ja nie wiem, czy ktoś nie liczy, nie umie myśleć. Tyle ludzi wykształconych, tyle ludzi ma tytuły magistrów i doktorów i co nie. Myślą bez wyobraźni. Nie, chyba, no nie, to chyba jest dobry wyraz. Dziękuję bardzo. Pani Radnej, Pan Radny Wiesław. Ja jeszcze jedno, żeby akurat te śmieci dorzucić, jedno zdanie, bo nie chcę Państwa trzymać. To nie jest prawda, że sprawa nie jest konieczna. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przewidziano taką możliwość, że gdyby nie wybudowano tego obiektu, są już gotowe obiekty prawie na ukończeniu, albo już się tak robi. Tylko dwa z nich to firma Miki i firma niemieckiego i nazwy, nie chciałbym przekręcić w jakiś sposób. Jakby moce produkcyjne tych dwóch zakładów, one przewyższają jakby moc przerobową spalarni, a w zasadzie mieszkańców i miasta te obiekty nic nie kosztują. Jaką instalację ma ta firma Miki? Dziękuję bardzo. Głęboka segregacja. I... Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że to wszyscy dyskusje. Oj, przepraszam, pan przewodniczący Józef Szuba. No, tyle czekam. Przepraszam najmocniej pan przewodniczącego. Panie przewodniczący, panie, panowie, szanowni narodowi. Ja troszeczkę co innego chciałem ci powiedzieć. Jestem zbudowany pracą dzisiaj Rady naszej dzielnicy 18. Zresztą jak zawsze, każda jedna rada nasza, która sesja, która się tu odbywa, jest sesją bardzo merytoryczną, a dzisiaj szczególnie rada dała dowód. Proszę Państwa, i zaczyna się teraz takie powiedzenie pokazywać w środkach masowego przekazu, tak zwana inflacja słów. Żeby nie powiększać tej inflacji słów, to jak króciutko. Słucham Cię bardzo uważnie, jak zawsze, wypowiedzi każdych i całej rady. I przypomina mi się romantyczność naszego wieszcza Adama Mickiewicza, który w kwintesencji jest tam: miej serce i patrz w serce. I patrz. I patrz w serce. I tego serdecznie życzę, żeby zawsze na każdej jednej sesji naszej rady przypominać sobie o tej romantyczności. Ja dziękuję bardzo. Państwo, oczywiście ostatni to był wniosek w oświadczeniach i komunikatach. Jak zwykle pan przewodniczący jest wdzięczny niezmiernie. Ustalenie terminu następnej sesji wszystkich według obecności listy uważam za powiadomionych. 26 listopada 2012, godzina 18, proszę Państwa, 26 listopada 2012, godzina 18, poniedziałek, ale ostatni tydzień listopada. Komisje będą odpowiednio wcześniej? Komisje będą w normalnych terminach, sesja tylko w tym terminie. Proszę Państwa, zamykam 24. sesję Rady Dzielnicy 18 Nowa Huta.